Dzień dobry kochani, witajcie w już 41. odcinku serii Dibbler pyta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli o strzelankach. A porozmawiam sobie o nich z człowiekiem, który pracuje w Kobu Games, studiu, które aktualnie pracuje nad grą pod tytułem Chains of Fury. Przed wami Krzysztof Orzędowski. Krzysztofie, witam cię bardzo serdecznie. Siema, siema. Yomi. Jakbyśmy się cofnęli w czasie o jakieś 20 lat, to byśmy spotkali kolegę Krzysztofa, który pracuje jako wsparcie IT, czasami jako freelancer, jeśli dobrze sprawdziłem, jako graphic designer. Więc jak to się stało, że po pewnym czasie Krzysztof Orzędowski trafił do game devu? Wiesz co, ja mam jakieś 5 dni temu skończyłem 40 lat. Także dobrze się złożyło, 41 odcinek. Blisko. Rozmawiasz sobie z inżynierem Krawowskim na 40. Wiesz co, no, ja różne rzeczy robiłem, zawsze byłem blisko komputerów. To, że akurat trafiłem do tego IT, to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Po prostu, że jeżeli jesteś przy komputerach, robisz, pracujesz i tak dalej. No ale ja chyba przepracowałem z 8 lat w takim korpo IT. No i w pewnym momencie jakby zaczyna się chcieć robić coś więcej, nie? Że kasa spoko, fajnie, stabilnie, tacik jest, nie? Tylko że wiesz, no taki przychodzi kryzys wieku średniego. U mnie to było akurat właśnie w 30-33 lata. No i tak zastanawiam się, kurde, ja nic nie zrobiłem w tym życiu, nie? I taka nudna robota dead-endowa i tak wszyscy tylko patrzą na ciebie, kiedy ta żona będzie, dziecko, kredycik, nie? Tak. Klasyka, nie? Klasyka, tak. No i w pewnym momencie wiesz, zobaczyłem takie ogłoszenie w internecie, było właśnie Game Dev School. Bardzo przekonujący panowie, tam Maciek Miąsik się firmował tym, to tam jeszcze był SOS, był Artur Ganszyniec. Co my gwiazdy, no, nie? No, trzy gwiazdy. Znaczy to są osoby z konkretnym dokonaniem, nie? To szczególnie ja bardzo szanuję Garnka, czy Artura, to jest super designer. Tomek Grochowiak był właśnie do tej pory, utrzymujemy kontakt. No i tak widziałem to zgłoszenie, kurczę, i mówią, że zapłacicie nam duże pieniądze, przyjedźcie do Warszawy raz na 2 tygodnie i my wam pokażemy, jak się robi gry i nauczymy was, i to jest jakby przepustka do branży. Taki był jakby seller. No to ja mówię, kurczę, a spróbuję, pojadę, zobaczę, jak to będzie. To było jakby, wiesz, no, to był lata 2014, coś takiego. Nigdy wcześniej nie widziałem jakby takiego kursu on-site'owego, który, wiesz, trzeba było pojechać, taki coś ala studia zaoczne, można powiedzieć. No i zacząłem jeździć do tej Warszawy. Poznałem tam masę fajnych ludzi, z którymi jakby do tej pory się utrzymuje kontakt. Parę osób poszło do branży, dużo osób jakby nie przetrwało tego pierwszego jakby zderzenia, no ale to już jest, co, 2002 rok, 6-8 lat temu, tak? Dobrze mówię, dobrze. Tak, mówię. Tak, no. Tak. Sam kurs z perspektywy czasu, tak, merytorycznie to pewnie się więcej nauczyłem na darmowych praktykach, które w międzyczasie załatwiłem sobie, ale ten kurs mi uświadomił jedną fajną, dosyć kluczową rzecz, że można jakby zarabiać i żyć z robienia fajnych rzeczy przede wszystkim. I to było jakby taki dla mnie takim, no, ja nie chcę tego gifa wrzucić, że się mind blow, tak? Tak, już nie chciałem używać języka żołnierskiego tutaj, ale mniej więcej to było takie uczucie. Wiesz, no ja jestem wychowałem się w małym mieście, nie? I tam wszędzie mi właśnie wpajano, że jest jakby jedna prawidłowa droga rozwoju, że trzeba mieć ten etacik, trzeba tak stabilnie, nie wychylać się i tak dalej. A tutaj poznaję właśnie ludzi, którzy są też w moim wieku, mają podobne problemy, ale też robią fajne rzeczy. Nie? No mówię, no w wieku, to było właśnie w wakacje, poszedłem na praktyki i teraz wyobraź sobie, wiesz, w moim wieku ludzie w tym momencie jadą sobie, nie wiem, do Egiptu na wakacje, jakie ten. A ja pojechałem sobie właśnie do Bydgoszczy, mieszkałem na Fordonie,
jeździłem właśnie sobie do biura, do firmy, która robiła gry. I tam no, fajnie, bo jakby pokazali mi od środka cały ten warsztat. Dowiedziałem się, co mógłbym ewentualnie robić, czego bym na pewno nie chciał robić. Na przykład już dowiedziałem się, że bardzo byłby ze mnie słaby tester. To trzeba, ja bardzo szanuję testerów, bo to trzeba mieć jakby odpowiednie nastawienie. Ja tego nie potrafię, ale na przykład spodobało mi się jakby tworzenie, designowanie i na przykład no, moim mentorem był tam Tomek Strzelczyk, on teraz, o ile dobrze pamiętam, pracuje w People Can Fly i on był takim moim mentorem prowadzącym, on pokazał mi właśnie jak pisać te game dokumenty, co jest ważne właśnie w podstawach gameplay projektowania. No i to mi to tak powiedział, okej, okay, to mógłbym robić, tak? Ewentualnie mógłbym jeszcze kodować, bo też dostałem jakieś tam zadanka właśnie w firmie, żebym wypalać światła, pomagałem w... Oni wtedy robili taką grę Godfire i powiedział, okej, okay, dobra, mógłbym to robić ewentualnie, tak? Takie. No i po tych 2 tygodniach wróciłem taki troszkę skołowany do tego mojego miasta. Na ten kurs potem już mi się nie chciało jeździć, tak szczerze powiem, ale kilka wykładów było fajnych. Skończyłem go. Właśnie dobrze wspominam wykład Artura Gęszyńca o kim jest właśnie game designer. Warsztat bodajże game developera z Maćkiem Jąsikiem był fajny. Mieliśmy wykład fajny z Karolem, chyba Gasińskim on się nazywa, nie pamiętam. On współtworzył, o ile dobrze pamiętam, standard OpenGL, a coś takiego, taki no, hardkorowy... Koleś z doświadczeniem, tak? Mega. No w każdym razie, no i wróciłem do tego mojego miasta, rzuciłem papierami w korpo, wszyscy się zdziwili, że kurczę, co ty robisz? Zwariowałeś. Może tak, nie? W każdym razie rzuciłem, no i wkrótce potem dostałem pracę właśnie w tej firmie, w której robiłem praktyki. Tam jeszcze, to nie była praca jakby jeszcze przy grach, tak? Bo robiłem de facto to samo, co w korpo, tylko w firmie, która robiła gry. Ale tam jakby posiedziałem 2 lata, w międzyczasie game jamowałem dużo. Patrzyłem bardzo mocno, jak te gry się robi, tak, jakie są procesy wewnętrzne. No bo tego się nigdzie nie nauczysz, to musisz po prostu robić. No i tak jak poczułem się w miarę pewnie, no to porozmawiałem sobie z przełożonym że w moich planach rozwoju zawodowego i mówię, że no, chciałbym jednak te gry robić. No, mówi, że Krzysiek, wiesz co, no ale po co mam cię dawać tutaj do developmentu, kiedy byłby ciebie słaby ten twórca gier. Przynajmniej był szczery, nie? No, szczery, no, miał rację. No, to, no, tak. A mi tutaj robisz rzeczy, które musiałbym 6 osób zatrudnić. Nie? No, zgodziłem się z nim, wszystko było... To jest, szanuję go za tą odpowiedź. Następnego dnia zacząłem aplikować do innych firm. Podoba mi się. Tak. No i właśnie dostałem pracę w Warszawie, pierwszą przy grach. Fajnie było, tylko że projekt chyba tam nie pyknął i mnie zwolnili po 6 miesiącach. Także to też było takie dla mnie jakby... Warunkowanie, czy ja jak bardzo mocno chcę robić te gry, nie? Bo w tym momencie się zastanawiasz, wiesz, rzucasz wszystko, przeprowadzasz się do innego miasta i raptem pach, tracisz jakby grunt pod nogami, nie? Dobrze, że właśnie moja żona właśnie ze mną się też, właśnie którą się poznałem w Bydgoszczy, ze mną się przeprowadziła też do Warszawy, też miała tam pracę. No i po bardzo, bardzo stresujących 2 godzinach znalazłem drugą pracę. Także wszyscy się zabijają programistów. Czyli ja szukałem de facto, wiesz, no 2 godziny pracy kolejnej, tak? Zacząłem w nowej firmie. No tej firmy akurat nie wpisuję do CV.
Po 2 miesiącach się dosyć burzliwie rozstaliśmy. To była taka, wiesz, w pewnym momencie taka banieczka na ludzi spoza branży, którzy szybko chcieli jakby wejść i ten. No i nie będę tu się rozwodzić, było dosyć toksycznie. W każdym razie stwierdziłem, że już jestem za stary po prostu, żeby coś takiego przeżywać. W międzyczasie właśnie założyłem już swoją firmę, bo to żeby no, ze względów troszkę optymalizacyjnych, właśnie podatkowo też coś takiego było. A w międzyczasie kolega od wydawcy jednego jakby ze mną się skontaktował, że jest taki projekt do uratowania Futurost, przygodówka. Stwierdziłem, a what the hell, jedziemy dalej, nie? No i właśnie zacząłem robić ten projekt. Już nie byłem jakby zobligowany żadną jakby umową o zakazie konkurencji. Pojawiły się kolejne zlecenia, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dużo roboty było, chyba przez 2 lata 14 projektów jakby dotykałem. Okay. W międzyczasie było tak dużo pracy się porobiło, że musiałem jakby skontaktować się z moim jakby przyjacielem i obecnie już właśnie wspólnikiem Adrianem Kornasiem. Zresztą nie wiem, czy śledzisz rozgrywkę, to przez długi czas był właśnie Adrian, podcast Rozgrywka. Tak, tak. Jakby, tak, tak, no. Z Adrianem w ogóle też taka historia, bo spotkaliśmy się na Game Jamie, tak, w Poznaniu. On mnie wtedy tam uczył Unity. To było właśnie, no to nie pamiętam, kiedy był ten Game Jam, chyba 2015 w Poznaniu. No i my tam się nazywaliśmy w drużynie Round Rock Studios. Tak, ładnie. No coś tak, tak. No i Round Rock Studios, tak, ale potem wyczytałem, że to taka siarowa nazwa, więc prawilnie jest Kabul właśnie, bo to jak nie Kabul, tylko Kabul Games, tak? Kabul Games, znaczy ja przepraszam za mój akcent. Tak, ja bym miał ale dobry akcent. A to czekaj, skąd się to Kabul wzięło, tak? Ta nazwa? Kabul Games, znaczy tak, no to każdy u nas, ja lubię takie, wiesz, bezsensowne symboliki. Wiesz, jak masz takie stare drogi, to masz takie to tam się używa takich otoczaków, tak? No i ten kabel, to są cobblestone, to są takie otoczaki, tak? A, okej. Okay. No, a stąd mi się tam wzięło, że my jesteśmy każdy takim otoczakiem, który został formowany jakby przez doświadczenia, wypolerowany, tak? I jesteśmy razem na tej drodze GMDW. No i brzmi poważniej niż Round Rock, nie? No, a jest blisko wciąż. No, ale to wiesz, no co ci dużo mówić, no. Już teraz tego nie zmienię. No i tak pojawił się Adrian, zaraz właśnie pomagał mi już Futurosta robić. Potem jedno, drugie, trzecie zlecenie, potem się okazało, że no fajnie byłoby robić już jakby większe projekty, jakieś coś, no, gry robić na przykład, a nie tylko części gier. No to potrzebujemy do tego grafika, tak, jakiegoś. Tym bardziej, no, że ja jestem daltonistą, tak, ja częściowo daltonistą, więc okay. Grafikiem nie zostaniesz. No raczej nie. Czasami właśnie żona mi pomaga, która ma wykształcenie właśnie artystyczne i ja się pytam właśnie, kochanie, jaki to jest kolor, czy to jest zielony, czy już czerwony, czy bo nie bardzo. No, także ja jestem z tych, co sprawdza kolory próbnikiem, pipetą właśnie ten. No i pojawiła właśnie się Asia u nas, która wcześniej pracowała w projekcie właśnie With Revolution. Mateusz Woliński, Mateusz Kaczoruk przyszedł do nas. To są wszyscy ludzie, którzy teraz robią Chase of Fury. Jeszcze są nowe dwie twarze z nami, którzy właśnie się wspierają jakby drugą nogę naszej firmy, no bo my robimy nadal cały czas ten work for hire, tak? I my od wielu lat na przykład wspieramy naszych przyjaciół z Krakowa, to jest firma Draw Distance i ja muszę im przyznać, że no wiele razy nam tyłek uratowali troszkę, także to jest tak, że wiesz, jak robisz gry, to robisz to na zasadzie milestone'owym, tak? I wiadomo, jak bywa, przedciągają się milestone'y, trzeba coś tam wracać, iteracyjnie to wszystko przebiega, no i bywa, że się odbiór milestone'a przedłuża. No a ta druga noga właśnie work for hire, gdzie my jakby część naszej drużyny pracuje na stałe w
w ekipie przez takich właśnie grach jak Serial Cleaners, wcześniej Shadow of the New York, to właśnie zapewnia nam jakby spokój i jakby no, opłaca rachunki, tak można powiedzieć. No, no i tak powstało ten Cobble Games z Work for Hire. Robimy te chainsy, nadal robimy właśnie zlecenia na zewnątrz i tyle, możemy przejść dalej. Czyli po różnych perturbacjach, różnych zleceniach udało się jakby zebrać super zespół ludzi, z którym robicie ciekawe rzeczy do innych gier, ale też przede wszystkim robicie to swoją grę i tutaj będziesz miał szansę trochę nie powiedzieć, zareklamować. Czym jest Chains of Fury? Chains of Fury to jest Metroidvania Boomer Shooter. Tak, ale on nie był takim Metroidvania boomer shooterem od początku. Okay. Do tego musieliśmy dojść, szczególnie do tego elementu Metroidvania. Ten shooter, retro boomer shooter, powstał jakby z frustracji Project Warlockiem, można powiedzieć. Znaczy, ja bardzo lubię tę grę, Project Warlock, teraz bardzo kibicuję drugiej części, grałem w demo. Fajny gameplay, mega miodne, ale level design z lat 90. powinien umrzeć śmiecią naturalną. Ja po prostu pamiętam, że w jakimś tam levelu wyklearowałem cały level z potworów i szukałem tych pieprzonych drzwi, czy tam pieprzonego klucza, właśnie mając, gdzie to się wychodzi, nie? Zero prowadzenia i tak dalej. No i tak chyba przy przypływie frustracji waliłem tą, nie wiem, tą jakąś bronią melee i mówię, kurde, jakbym mógł to po prostu to wywalić z buta. No i tak się zaczęło właśnie od takiego pomysłu gimmick. No, głównym gimmickiem w Chains of Fury jest to, że możesz rozwalić prawie wszystkie ściany, drzwi, możesz potraktować z buta. Nie wiem, czy widziałeś te filmiki. Czy gracz nie potrzebuje kluczy, nie? Znaczy, my to później jakoś inaczej rozwiązujemy, bo okazuje się, to też się musieliśmy nauczyć w drodze jakby iteracji i dużo dał nam feedback dema na Steam Auto Festival i właśnie w tym momencie jakby tutaj dostaliśmy bardzo potężną porcję informacji, że ta wolność nie jest aż taka fajna, nie? W sensie, że jak dasz 100% wolność, no to gracze raz, że się nie wiedzą, gdzie jakby poruszać, dwa, mogą ci wyczyścić cały, nie wiem, przebić się przez level i w 3 sekundy skończyć, tak. To też jest fajne, jeżeli na przykład targetujesz w speedrunnerów, nie? Tak. Ale to generalnie musimy się nad tym zastanowić. No ale nim do tego doszło, no to mamy ten gimmick, mamy pomysł, no ale potrzeba pieniędzy do tego, tak? No to skontaktowaliśmy się z jednym właśnie z wydawców polskich i on tam dał nam pieniądze na tak zwany fake trailer. Robiliście fake trailer do tego? To nie był fake trailer na Blenderze na przykład, tylko po prostu normalnie na silniku zrobiliśmy proof of concept, no tylko to się nie grało, tak, to po prostu widać było, że okej, mamy rozwalanie, chodzisz sobie, masz pięści, rozwalasz, strzelasz i tak dalej. Widać, że udawany gameplay był, tak? Znaczy no... Jakbyś odpalił tą scenę konkretną, to byś mógł to faktycznie zrobić, tak? Ale to nie była gra jeszcze, nie? To było. Jasne. Przypominam, 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, kiedy to było. No i to było tak, że okej, zrobiliśmy, fajnie, wypuściliśmy, no i co teraz? Bo okazuje się, że to się nie klika, nie? Bo to, no i to było tak, że wiesz, no a nam wydawca zaufał, bo stwierdził, że okej, no nie klika się. Ale jest to fajne, w sensie, że fajnie to wygląda, prezentuje się. I to też jest taki mit, że właśnie, nie wiem, jak teraz się idzie do takich właśnie polskich wydawców, wszyscy myślą, żeby no o kurczę, nie klika się, więc nie wiem, dadzą mi symulator do zrobienia, kurczę, nie wiem, symulator fryzjera, kurczę, albo nie wiem, sprzedawcy ryby na targu i ja będę musiał to robić. Nie, nieprawda, bo to bardziej wydawcy zależy na tym przede wszystkim, żeby mieć ludzi z pasją, tak, a u nas no, tego nie brakuje. No więc dał nam na początku na pieniądze na demo, tak, na Steam Auto Festival. Nie było to za duże pieniądze, ale wystarczyło jakby na dwie osoby pracujące też jeszcze przy innych projektach, czyli zrobiliśmy te demo na Steam Festival i to jeszcze wtedy nie było Metroidvania. Nic nie było metrowienia. W zasadzie to był taki
Korytarzowy boomer shooter, tak? No tak, korytarzowy boomer shooter, w którym mogłeś rozwalać ściany, tak? Ale podnosiłeś apteczki, taki no Doom, Duke Nukem, coś takiego, tak? Tylko, że to, bo w tym klimaty właśnie tam celujemy właśnie Duke'owo, Doom'owe, generalnie mam się dobrze bawić. No ale właśnie gracze nie zachowywali się tak, jakbyśmy oczekiwali, ale w międzyczasie zastanawialiśmy się, jak tutaj jakby przedłużyć ten trochę ten game, zrobić ciekawszy. No to pojawiły się właśnie pomysły typu ściany, które możesz rozwalić tylko jeżeli masz jakiś tam przedmiot. Mhm. Ścieki, w których toniesz, chyba że masz biosuta, tak? Taki, który ci pozwala pływać w tych ściekach. Co tam jeszcze? Masz, nie wiem, lawę, ale lawa ci, floor is lava i giniesz, jeżeli nie masz fire armor, tak? Mhm. Nie, i to też no, takie proste rzeczy, ale to są jakby rzutem, znaczy prostym przedłużeniem z Metroidvania, z tego typu gier. Czyli masz generalnie duży level, bardzo duży i nie wszędzie możesz od razu dostać się. Okay. Więc z założenia mamy takie, że masz takie okienko 20-minutowe, wchodzisz na level, robisz co możesz, wracasz do loadoutu i jakby craftujesz te itemy, leczysz się i tak dalej. Znowu wracasz na ten level i generalnie każdy level się kończy w zasadzie jak usiekniesz jakiegoś większego bossa. Tak? Mm-hmm. I wtedy przechodzisz dalej do następnej strefy i mniej więcej taki jest core loop tej gry. Teraz właśnie niedawno skończyliśmy Kickstarter i w sumie fajnie to jakby, znaczy ja się coraz bardziej nakręcam przy tej grze, bo mamy ludzi, widać, że mamy ludzi, którzy na to czekają, bo na przykład na Kickstarterze mieliśmy taką nagrodę Duke Incarnation, która kosztowała 1500 euro i to były ja powiedziałem, no kurny, co za głupi człowiek kupi taką, no, nie ma szans, żeby ktoś kupił tą nagrodę za 1500 euro, no i poszły, trzy. I to dwie w ostatnim jakby momencie. A Duke Incarnation to jest, daje ci tylko opcję taką, że masz customową wersję gry i zamiast twarzy bohatera masz twoją twarz. Czyli ale fajny pomysł. No tak, ale okej, nie? Także mamy ludzi, którzy są gotowi zapłacić za naszą grę 1500 euro, nie? Więc to mnie... This fills me with determination. Kickstarter, znaczy, żebyście też zrozumieli, ja ten Kickstarter, to nie był tak, żeby ufundować tę grę, nie? Bo my już mieliśmy, my mamy zabezpieczony budżet, dobrze nam się współpracuje z wydawcą, no i stwierdziliśmy, że fajnie by było coś więcej, nie? Ale wydawca mówi, no nie, wiecie, nie? Bo pieniądze i tak dalej, bo to kosztuje. No i zrobiliśmy taki Kickstarter i okazuje się, że mamy troszkę więcej pieniędzy na to, możemy parę rzeczy fajniejszych zrobić. Nie za dużo, bo to wiadomo, to są nadal fistaszki. No ale jest szansa, że z tego będzie jakaś fajna gierka, jak ją skończymy. Tyle, fajnie, bo czyli w takim razie Chains of Fury to jest taki projekt, który, jak powiedziałeś, narodził się z takiej frustracji, irytacji troszeczkę, ale został ukształtowany tak naprawdę przez feedback i przez community, które wam się zbudowało wokół tej gry. To jest właśnie, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajne, jak właśnie gracze do pewnego stopnia no faktycznie mają wpływ po prostu na grę, która powstaje. Ale rozmawialiśmy głównie o gameplayu tak naprawdę i o gatunku, a ja bym chciał cię spytać, skąd jakby ten komiksowy, kreskówkowy styl graficzny? To jest efekt takiej decyzji artystycznej, czy raczej pewnych ograniczeń? Wiesz co, bo my wszyscy tutaj się jaramy komiksami. Aha. Znaczy to było tak, że też mi się dobrze funkcjonuje, jak mam... mogę pokazać mojemu grafikowi, o to mi się podoba, tak? Aha. Po prostu i biorę sobie właśnie książkę, ten visual novel właśnie, nie wiem, Hellboya, tak? I wiesz, no ja staram się mniej więcej tak raz na miesiąc witać w jakimś sklepie z komiksami i tak przynosić. Żona nie jest z tego powodu zadowolona, bo mi się coraz puka, zaraz będę musiał nową. Ale tak, to o to chodzi, nie? Więc, a szczególnie na przykład Mateusz, który w zasadzie jest, właśnie wszystkie te postacie tworzy do Chains of Fury i on jest jakby fanboyem mega Mike'a Mignoli, nie? Więc... Okej, rozumiem. Czyli po prostu faktycznie to się wzięło z osobistych upodobań, tak? Z waszej pasji do komiksów.
No to też może, znaczy nie ukrywajmy też, że stylizowana grafika znaczy to też ułatwia, tak? Pomaga, bo nie? Styl graficzny, stylizowany styl graficzny no, faktycznie pomaga jakby wytyczyć kierunek, no poza tym jesteśmy małym zespołem i nie stać nas na takie fajne rzeczy, jak robią nie wiem, Flying Wild Hogs albo People Can Fly i wiesz, gdzie tam faktycznie nad produkcją nie wiem, 40, 50, 100 osób pracuje. No nie jesteście tak? AAA-em, no. No właśnie, no i stąd też ten kierunek 2,5D, tak, no tutaj musimy sobie radzić, ale to też to nie znaczy, że jakby gra, którą jakby mniej ma, mniejszy budżet musi być gorsza, tak, Oczywiście. Więc to jest też trochę, po części też kompromis, tak, czyli w zasadzie my jesteśmy fanami komiksu, ale też kompromis, więc w sumie więc... Okej, okay, a jak myślisz w ogóle, skąd się wzięła ta popularność tego gatunka boomer shooterów w tym momencie? Nie mam bladego pojęcia. Po prostu wsiedliśmy do wagonika, nie? To znaczy, wiesz co, bo tak, bo faktycznie jak zobaczyłem, bo tak, była konferencja Realms Deep w tym roku i w zeszłym roku, przepraszam, bo to już jest 2022. Tak. Tak, znaczy byliśmy na tej konferencji w ogóle i to było tak, że w ogóle jakiś czas temu przez przypadek na Twitterze podbił do mnie właśnie ekipa z taki jest magazyn A1M1 o boomer shooterach i tam zrobiłem takiego bifa, gdzie się podobnie jak w Duke'u dwoma nogami uderza, po prostu, że masz, no. No i oni tak mówią, o fajnie to wygląda, może byśmy wam zrobili jakiś tam cover w jakimś tam numerze swoim, no więc spoko, podobno gdzieś jest, nie wiem, nie sprawdzałem, nie miałem czasu i jestem zarobiony, ale generalnie nawiązaliśmy z nimi kontakt, jesteśmy na jakby ich serwerze Discordowym, tam jest właśnie sekcja deweloperów, no i tam właśnie było tak, że znaczy ja też nie mam czasu zbytnio z nimi tam gadać, nie? Ale bywam aktywny i tam właśnie też dużo się dowiaduję od deweloperów, bardzo pomocna społeczność. I było właśnie, a może jest właśnie konferencja 3D Realms, może byście chcieli się tam jakby pokazać, nie? Ja mówię, no spoko, nie? No spoko. Zrobiliśmy tam właśnie trailer. I właśnie oglądam ten trailer, oglądam całą tą Realms Deep z wypiekami na twarzy, a tu patrzę, jeden zajebisty shooter, drugi, trzeci, piętnasty, o kurde, ja pierdzielę. To jest zrobione na, to jest darmowy mod do Dooma i to lepiej wygląda niż moja gra, ojeju, co ja się wpakowałem. I faktycznie tak, wysypało tych Doom, ale ja totalnie na to nie patrzyłem. Wiesz, no w momencie, kiedy my zaczęliśmy robić te chainsy, no to co na rynku? Był zapowiedziany Prodeus, jak to się mówi? Prodeus był polski Elderborn, ekipy Hyper Strange, bardzo fajni ludzie. I to był jakby dopiero zwiastun, że coś się dzieje, nowe, tak? Tak, idzie nowe. No ale no, wiesz, no, gier się nie robi w miesiąc, dwa, tak? I faktycznie okazuje się, że ktoś miał też parę takich samych pomysłów i pojawiło się całkiem sporo dobrych. To dobrze, ja lubię grać w takie gry, nie? Więc to nie jest tak, że my z kimś konkurujemy czy coś, tylko chcemy po prostu robić fajną grę. Pomagamy sobie. Ja właśnie z tymi deweloperami mam też kontakt i to też jest takie troszkę cross promo, więc... To powiem ci krótko tak, bardzo mi się podoba w ogóle twoja historia, tak jak to się dogadało, podoba mi się jak się zaczął ten Chains of Fury i tak naprawdę pozostaje mi jedynie trzymać kciuki za dalszy rozwój tego projektu i za to, żeby wszystko się udało i jestem przekonany o tym, że gra będzie zajebista, ale mam na koniec do ciebie jeszcze jedno pytanie. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce, nie musisz pracować, jesteś odcięty od pracy, od rodziny, ale możesz wziąć ze sobą 3 gry na ten rok. Jakie byłyby to gry? Sandboxy, czyli tam, no Minecraft. Mówię to Minecraft, bo w sumie, na ile bym był zamknięty w tej izolacji? Pełen rok.
No to ja tak bez kozery przegrałem w Minecrafta tak dobre półtora roku. Więc to bierzesz było tylko jedną grę, tak? Tak. Jak w korpo pracowałem, to z kumplem właśnie graliśmy w zmodyfikowanego Minecrafta, Tekkit, taka. I to jest po prostu no, kokaina po prostu. I ja w to nie gram, bo kokaina. Mhm. Bo jak zacznę, to po prostu nie mogę. No dobra, ale trzeba podać jeszcze dwie, tak? No to Hades, teraz właśnie świetna gra. Bardziej uciekam od tej gry niż gram, bo bywa tak, że jak ją zacznę grać i to zazwyczaj jest pod koniec dnia, już jestem w łóżku i to jest tak, że jeszcze jeden run i jeszcze jeden run i trzecia w nocy się robi, a ja rano muszę wstać i właśnie... Też tam tak byłem. Tak, a ponieważ jestem dorosłym, odpowiedzialnym prezesem firmy game devowej, to no nie mogę. Nie możesz grać. No nie mogę, ale jest, nie jest, grywam czasami, może jak będę, nie wiem, częściej teraz podróżował, to będę miał go właśnie na Switchu i tak, no. A teraz jeszcze no, w pandemii jakby się przekonałem do open worldów i wcześniej też uciekałem, ale okazuje się właśnie, że Switch i tam Zelda Breath of the Wild to był takim moim entry dragiem do open worldów. I to od tego czasu właśnie wchłaniam wszystkie z moje zaległości od Assassinów, Wiedźminów, Horizon Zero Dawnów i tak dalej. I czekam właśnie na sequela Breath of the Wild. Czyli podszedłeś do sprawy pragmatycznie, jest Minecraft, jest Hades, jest Breath of the Wild, to faktycznie zajęłoby ci dużo czasu. Więc tak. Twoje wybory mi się bardzo podobają. Pozwól, że się powtórzę z tym, co powiedziałem wcześniej, trzymam mocno kciuki za Chains of Fury i za kolejne informacje na temat tej gry, a tobie bardzo, bardzo dziękuję za czas, jaki poświęciłeś na ten wywiad. I cóż, Krzyśku, do następnego. No dzięki za twój czas, trzymaj się.